Daily Syndicate, Pretorianie Orła Białego, część 26. Kochani, po zakończeniu Syndicate nadrabiamy materiały, misje, które jeszcze nie pokazywaliśmy. A więc dzisiaj prawdopodobnie to jest Ural. Tak, Ural. Atakujemy na Ural. A jakie misje nie pokazywaliśmy, jaką mapkę, to sami zobaczcie, co musimy tu jeszcze pokonać, żeby nadrobić misje, których nie pokazywałem jeszcze na kanale. Oto mapka. I także już wiecie, a więc ruszamy na kolejną misję. Jest oczywiście noc, wszyscy śpią, także mówię po cichu. Tym razem bez żadnych efektów muzycznych z filmów. Dobra. Ostatnio zakończyliśmy. Tak, naładujemy sobie nasz agent Morris. Kobieta. No dobra, i jedziemy. Misja jest następująca na Uralu. Musimy wyeliminować wszystkich agentów wroga i powrócić do miejsca rozpoczęcia misji. Ja sobie tylko tutaj przeskoczę w jakieś miejsce takie ustronne. Może tutaj. Specjalnie sobie zwiększyłem tylko te dwa paski, żeby szybko biegać. Bo ten dolny to automatycznie wtedy otwiera ogień, a ja chcę raczej kontrolować gościa. Jak sami widzicie, agenci, którzy stoją, oni czekają, aż ja tutaj drużyną podejdę. No niestety tu mają fałkę, bo ja właśnie zawsze się rozdzielam. Ale po jakimś czasie oni się kapują, że ja sam biegam i przystępują do ataku. Dobra, obejrzyjmy sobie miasteczko. Chyba samochodów tu nie widzę żadnych. Tu agentów żadnych obcych nie ma. Tu jest ta hala elzamowska. Są agenci. Aha, a ja jestem tu. To idziemy do nich. Chyba, że oni się ruszą do mnie. Drzwi słyszałem. I tak, tu mam jakiś biurowiec, to taki a la park. Tam emoti się robi. Gdzie ja wlazłem, Boże? Prawy przycisk. No, to ja wlazłem do środka, rany. Agenci nadal stoją, to my podbiegniemy szybko. O, już biegną. Cofka, cofka, cofka. Już się chowamy za winkiel i będziemy po prostu taktyką zapalniczki. O, Uzi chyba mieli. Nie wiem, ile tu jest agentów. Trochę już spaliliśmy wcześniej. Eliminata agenta. Ja już myślałem, że ewakuat. Więc jeszcze ktoś gdzieś są, ale już biegli do mnie, więc zaraz chłopaki będą przybiegiwać do mnie. Tylko pytanie skąd? Tu sobie przynajmniej patrzymy. O, biegną, biegną, biegną. To my sobie tu na nich zaczekamy. Biegnie dwóch agentów. A ja ich tutaj potraktuję zaraz z miotacza ognia. O, biegną ulicą. Dzień dobry. Dostałem jolkę. Dobra. Tutaj jest w ogóle plansza jest prosta.
wokół, i widzicie już koniec. Ogólnie jest właśnie prosta, bo na początku właśnie takie są te pierwsze misje, a pierwszych 5-6 to takich luzackich, później jest jazda. Jak widzieliście na mapce, tam były i mamy do podbicia między innymi ich główną bazę, gdzie normalnie jakby się szło po kolei, to się na końcu tą bazę zdobywa, a ja ją prawie na początku zdobyłem. Dlaczego wpisuję kod dostępu, gdzie mogę sobie zaatakować? Uważam, że tam, gdzie mamy graniczące granice, nasze państwo jest rozbudowane w Europie, to tam, gdzie graniczę, to uważam, że powinienem mieć prawo ataku, tak? Na przygraniczne syndykaty, bo to są w sumie syndykaty, nie państwa. Tak więc uważam, że powinno się mieć taką możliwość do przygranicznej prowincji zaatakować i tą zasadą się kieruję, tak by było realistycznie i dlatego tak robię, a nie inaczej. Nie jest to jakieś tam ułatwienie. To jest po prostu gra. No i tak, no i jak widzicie, zdobyliśmy już tutaj spory kawał i tu już chyba te tereny to już były już pokazywane względem mapki, to będziemy szli. Aha, i jeszcze sobie tutaj zawsze podateczek zmniejszam do 14 mojej i później jedziemy do Iraku. Tak, tak więc, o tutaj biały syndykat, nieźle szaleje, widzę. Także następna misja będzie w Iraku. A cóż, no, misja króciutka, no ale cóż, trzeba było machnąć, tak? O, jeszcze sobie nagramy. Pretorianie. Na ten save sobie nagrywam. Tam Krzysiek to jest, jak przyszliśmy już całą misję. Kochani, jutro prawdopodobnie Benchart będzie wklejał filmik, rozpoczynamy kolejny sezon retropotyczek youtuberów, gdzie grupa skrzyknięta youtuberów między sobą toczą potyczki. Wklei prawdopodobnie właśnie jutro filmik pierwszy, rozpoczynamy grę, serię Lotusa 2, a ja swój już mam nagrany. Nie wiem, nie znamy swoich wyników, tak że mamy ustaloną mniej więcej kolejkę, ale to zawsze się różnie zmienia. Także ja w sobotę wkleję swój odcinek. Więc zapraszam na kanał Pęczarda i śledźcie nasze rozgrywki. To by było na tyle w tym odcinku. Następną misję sobie machniemy, jak będę miał chwilkę. Trzymajcie się, serdecznie was pozdrawiam. Hej!